Cześć, witam Was bardzo serdecznie w troszeczkę innej formie filmiku, ale mimo wszystko mam nadzieję, że wyjdzie fajnie. I dzisiaj mam dla Was propozycję taką limonkowo-brązowo-pomarańczową. Myślę, że bardzo fajne połączenie kolorystyczne. Postanowiłam, że postawiam troszeczkę tych makijaży przed Sylwestrem i przed właśnie karnawałem, żebyście miały w czym wybierać i może się troszeczkę zainspirowały. Także zaczynamy. Nakładam na twarz najpierw bazę pod makijaż z Bielendy. Bardzo fajna baza, bardzo ją lubię, już mi się kończy, pewnie kupię ją ponownie. Następnie nakładam sobie rozświetlacz w kremie z NYXa. Jest to taki dosyć brązowy rozświetlacz, ale bardzo fajny. Tutaj, jak widzicie, zmieszałam sobie Catrice Liquid Camouflage, to jest camouflage chyba, czy nie, coverage, czyli podkład 0,20 z białym mikserem i nakładam na twarz. Lubię ten podkład właśnie, kiedy, wiecie, maluję się o 22, zaczynam malowanie, bo jest tani, fajnie wygląda, nie jest mi go po prostu szkoda i dlatego zwykle go nakładam przy makijażach, kiedy robię makijaże w środku nocy. Następnie korektor z tej samej serii, z Catrice, bardzo go lubię. Troszeczkę ciemnieje, ale dla mnie to żaden problem. Nakładam go też na niedoskonałości, tak jak widzicie, po prostu nakładam mnóstwo tego korektora wszędzie. Może to jest szokujące dla niektórych, ale no, taka jestem. Niestety, jak widzicie, przebija mi tutaj niedoskonałość, więc sięgam po korektor z Makeup Forever i sobie to po prostu przykrywam. Następnie puder fiksujący z Krolan nakładam pod oczy gąbeczką i generalnie na całą twarz, w skrzydełka nosa też, szczególnie się skupiam właśnie w skrzydełkach nosa, pod oczami, na te moje niedoskonałości, żeby je utrwalić, żeby podkład mi się z nich nie ścierał, a resztę sobie dopieszczam już pędzlem i strzepuję nadmiar. Zostawiam tylko mgiełkę tego pudru pod oczami. Następnie brwi, tak jak widzicie, brwi zrobiłam poza kamerą. Jeśli macie ochotę na filmik o moich brwiach, to mogę Wam nagrać oddzielny film, gdzie pokażę Wam, jak sobie te brwi robię. I nakładam teraz biały cień, to jest taki biały cień z Makeup Geek, złamany takim beżem i nakładam go pod łukiem brwiowym. Następnie sięgam po taki żółty, złamany pomarańczem cień i nakładam go na załamanie i troszeczkę ponad załamanie, dokładnie rozcierając. Następnie sięgam po pomarańczowy cień, to jest taki pomarańcz, który kojarzy mi się z cieniami Kylie Jenner, czyli tą pierwszą paletą, którą wypuściła, i jest tam właśnie taki pomarańcz, który bardzo kojarzy mi się właśnie z tym cieniem. Sięgam po kolejny pomarańczowy cień, to już jest taki pomarańcz złamany brązem i pogłębiam cały czas, chcę, żeby te przejścia były właśnie od najjaśniejszego żółtego cienia do ciemnego, ciepłego brązu. I tak jak widzicie, biorę teraz brąz i pogłębiam cały czas makijaż, skupiając się teraz na zewnętrznym kąciku ruchomej powieki. I tak jak widzicie, sięgam po kolejny cień z Makeup Geek, tym razem czerń, i nakładam go w tym samym miejscu, w którym nakładałam brąz, z tym, że teraz robię to mniejszym pędzelkiem, żeby po prostu mieć większą kontrolę nad tym, co robię, i nie zrobić sobie plam. Teraz czas na jasny, soczysto zielony, foliowy cień, który nakładam palcem, bo najlepiej palcem takie właśnie foliowe cienie sobie nakładać. Wklepuję go w ruchomą powiekę od wewnętrznego kącika do środka powieki. I tak jak widzicie, sięgam teraz po bardzo pięknie mieniący się zielony brokat. Jest to brokat z firmy Glazel, z takiej wieżyczki brokatów, i przyklejam go na klej z NYXa. Klej do brokatu oczywiście. Teraz czas na dolną powiekę. Powtarzam dokładnie te same kroki, jakie robiłam przy cieniowaniu górnej powieki, czyli zaczynam od najjaśniejszego żółtawego cienia, przechodzę przez pomarańcze i kończę na brązie. I słuchajcie, sięgam teraz dla rozświetlenia wewnętrznego kącika po cień z NYXa. Ten cień nazywa się chyba Frostbite. Sięgam następnie po eyeliner i tworzę bardzo cieniutką kreskę, dosłownie przy linii rzęs. Wyciągam troszeczkę wewnętrzny kącik. Czas na tuszowanie rzęs i przyklejenie sztucznych. Ja dzisiaj jako sztuczne wybrałam model Merlin ze sklepu Sminko. Te rzęsy przyklejam na stary
dobry klej Duo czarny, nie na tą nową wersję, bo nowej wersji po prostu nie trawię. Fatalna jest ta nowa wersja, naprawdę. I tak prezentuje się mój makijaż oka. Teraz przejdziemy sobie do wykończenia twarzy. Sięgam po pudry do konturowania z Makeup Geek. Jeden taki bardzo chłodny, drugi troszeczkę cieplejszy i są po prostu piekielnie napigmentowane i trzeba z nimi bardzo uważać, bo ja wtedy używałam ich po raz pierwszy i byłam po prostu w szoku, jakie sobie plamy na początku zrobiłam. Także tym razem mistrzowskie konturowanie to nie było na pewno. Na szczęście nigdzie później nie wychodziłam, dlatego wcale się tym nie przejmowałam. Ale naprawdę uważajcie, bo to są pudry, które są szalenie napigmentowane, jak po prostu dobrej jakości cienie. O, widzicie po prostu, jakie plamy sobie tutaj narobiłam i później sięgnęłam po duży pędzel, żeby troszeczkę to uratować. Następnie sięgam po róż, również z Makeup Geek. Jest to taki lekko brzoskwiniowy róż, również bardzo dobrze napigmentowany. Następnie rozświetlacz MAC Soft & Gentle. Nakładam go tym samym pędzelkiem dla oszczędności pędzli. Nakładam go sobie oczywiście na szczyty kości policzkowych, na nos, na łuk kupidyna. I następnie usta. Teraz używam konturówki Beat z MAC-a. Obrysowuję nią usta. I teraz gwiazda wieczoru, czyli Maxine. Piękna, taka winna pomadka, matowa. Bardzo dobrze się utrzymuje i nie przełazi na zęby. Ja mam w takim śmiesznym opakowaniu, ponieważ kupiłam ją w edycji limitowanej, ale w stałej kolekcji ta szminka jest również dostępna, tyle że w standardowym opakowaniu. Także to by było na tyle. Mam nadzieję, że ta propozycja makijażu przypadła Wam do gustu. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie, zostawcie kciuki w górę i subskrybujcie mój kanał. Dziękuję, do następnego razu, cześć!